Dzień dobry, Piotr Leksycki. I Kamil Szewczyk. Jesteśmy u pana marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Będzie się działo. Zapraszamy. O, pieski szczekają. Dzień dobry. Kamil Szewczyk, miło mi, panie marszałku. Dzień dobry, Piotr Leksycki. Dzień dobry, zapraszam, proszę bardzo. Pieski się cieszą, ale są łagodne. Cześć. Bardzo łagodne. Chodź. Lordziku, chodź. Lord, chodź, bo zimno. Chodź. Ale zimno też w domu trochę, prawda? No trochę chłodno, jest tak. No to jest taki pierwszy chłodny dzień. Aha. Zaskoczyło. Ale kominek jest. Kominek to zawsze jest, można więc się zawsze rozgrzeć. Można rozpalić. Ale to, w kominku. Tak, to rozpalimy. A proszę bardzo. Przeszkadza panu? No możemy... jest przygotowane do rozpalenia, to zawsze tak przygotowuję. Nie wiem, gdzie są zapałki. Jak się, panie marszałku, mieszka? Cisza, bardzo spokój? Bardzo dobrze. Cisza, spokój, oaza spokoju. O, jakie wielkie zapałki. Oaza spokoju. Specjalne takie. No to i odpoczywa pan od Warszawy, tu rozumiem? Ja odpoczywam. Nie tylko od Warszawy, ale w ogóle odpoczywam. Od polityki. Od polityki. Chociaż od niej się mówi, że się nigdy nie ucieka, prawda? Jak się nawet jest... Albo nie, można. Trzeba nawet uciec od czasu do czasu. Ale co, telefony od rana jakieś? Trzeba. A tutaj nie mam zasięgu. No, żebyśmy nie zaczadzieli, to będzie dobrze. Okej. Tu się pali. Tak, ale szybka ale, akcja. Tak, szybka. No, chyba już jest dobrze, tak. Jest cuk tak zwany, także... Uwielbiam kominek, to... Czyli rozumiem, wieczór, siadacie z żoną, tak? Tak, kominek. Wino czy bez wina? Bez. Nie. Herbata. Herbatka, tak. A rano kawa. Rano jest obowiązkowa kawa. Spora posiadłość, panie marszałku. Spora, tak. To jest posiadłość pana w teściach. Teściowie zmarli wiele lat temu i z żoną ten dom dwukrotnie przebudowywaliśmy. Już chyba nie będziemy rozbudowywać. Nie, mamy zaprzyjaźnionego pana Janka, który nam pomaga. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Janka. Bo jest to ile panu Jankowi zajmuje skoszenie całego terenu? Z 5 godzin. Ale rozumiem, że robi pan coś na działce. A, jest, uwielbiam, tak. Przycina pan gałęzie na przycinam, tak, pracujemy z żoną. Tak, to jest też taka forma wypoczynku. Uwielbiamy z żoną pracę i dużo pracy wkładamy w ten. A możemy ogrod. Na chwilkę zobaczyć? No, oczywiście, proszę bardzo. A biega pan tutaj? Tutaj nie, tu nie biegam. Tutaj, tu jakieś takie spacerki małe, a biegam gdzie indziej. A gdzie biega? Pan biega? A w tamtą stronę najczęściej. Aha. I sam pan biega, czy z kimś? Z pieskiem. Blisko jest kościół, tak, to czyli prawda. Budzi nas chodzi? O 6 rano. No, co niedzielę. Co niedzielę. Tak, co niedzielę. To nie ma, więc... Ale hałas jest taki, słychać, że jest to. No jest, tak. Jest takiej ciszy, spokoju nie ma, wbrew pozorom. Nie, jest. Jednak no, wieczorem ten ruch się uspokaja. Jest absolutna cisza, spokój. Bardzo sobie... Cenimy właśnie ten spokój i przyrodę. Czyli rozumiem, jak jest lato, tak? To sobie siadacie tutaj, pieski. Tutaj uwielbiamy jeść śniadanie, obiady, kolacje. Czasami tam mamy taką altankę, także też jak pada deszcz, można tam się schronić. Mamy tam kominek też. Przy tym kominku z przyjaciółmi, z rodziną spotykamy się. Bardzo miłe miejsce. Wiem, że pan wnuki ma. Czy często przyjeżdżają do pana? No, teraz muszę powiedzieć, że rzadziej, ale kiedyś przyjeżdżali bardzo, bardzo często. Spędzali tutaj wszystkie ferie, wakacje. Od 8 do 14 lat, 5 wnuków, sami chłopcy, sami panowie. No, przyjeżdżają. No, niestety w te wakacje, i to chyba to była moja wina, no, bo jednak kampania wyborcza, więc ja... Nie miał pan czasu, wiadomo. Pracowałem sporo w kampanii wyborczej. Ale tak to przyjeżdżają. Kiedyś graliśmy tu w piłkę, w tej chwili gramy na Orliku. Bardzo dużo grałem w piłkę. Oni lubią grać w piłkę. Nie lubią biegać. Daje pan radę? Biegamy. No dobrze, pan ze wnukami? Kondycję pan ma, no biega. Ale są już lepsi ode mnie, tak. Ale bardzo ambitnie grają, znaczy tak naprawdę. No, nie na żarty, tylko tak, no, każda drużyna chce wygrać. Że czasami są kłótnie, czasami no, spieramy się, czy był faul, czy nie było faulu. Chłodno jest, tak. Tak, chłodno. Tak, już... Proszę bardzo. Dziękuję. Jak tam no, ale nasz co? Kominek? Jak kominek? Nie, no, jest. Jest, ale jednak słabo. Widać, że doświadczenie w rozpalaniu kominka. A tu, panie marszałku, to jest jakaś... A to jakiś... Pamiątka? Prezent. To jest pamiątka, parlament? Ale to żony. Pamiątka. Parlament Malezji, dobrze mówię? Tak, to jest dla żony, tak, z Malezji. Przyjmowaliśmy wspólnie delegacje, było dużo pani, moja żona.
no, przyjmowała i to jest taka pamiątka. Tu możemy całą rodziną spotkać się na święta, także to czyli Wigilię tutaj spędzacie? Najczęściej tutaj, tak. W tym roku chyba będziemy spędzali poza przytykiem, poza Warszawą, w górach, ale tutaj spędzamy święta, no i wszystkie uroczystości. Są rodzinne. Kłótnie przy polityce? No, kłótnie przy stole? Nie, nie, nie. Mamy absolutnie zbieżne poglądy wszyscy w rodzinie. Także nie kłócimy. Wszyscy głosują, tak. Tu mamy kuchnię, tak? Tu mamy kuchnię, no to już jest królestwo mojej żony, nie moje. Ale pomagam żonie. Ale pan pomagam. Właśnie, pomagam. Jak pan pomaga? Lubię zmywać. Aha. A to śmieję się, że jestem chirurgiem naczyniowym wtedy. Lubię. Choć mamy zmywarkę, ale. Jest niewielka, bo małą listę tam było, także ja lubię zmywać, lubię tam pomagać. Ale coś pan pieści w kuchni? Nie, ale przygotowuję, obieram, tak. Mogę kawę przygotować? Chętnie. Tak, proszę bardzo. Ekspres jest fantastyczny i fantastyczna kawa. A co pan lubi najbardziej jeść, że tak powiem, z ręki żony, która ugotuje? Znaczy zaczynamy, każdy dzień zaczynamy od kawy. Żona pije inną, ja inną, ale kiedyś, już dawno, dawno temu, w formie takiego żartu zrobiłem żonie kawę do łóżka. Żona mówi, no żeby tak codziennie. No i ja powiedziałem, dobrze, będziemy pili codziennie rano kawę. Czyli w łóżku, czy tutaj przy kominku? Ale już teraz raczej przy kominku, Ale zdarza się jeszcze, że w łóżku czasem kawę? No chyba już nie. Wstajemy dosyć, bardzo rano wstajemy, bardzo wcześnie. O piątej. O piątej godzinie. A o 11 się, 6 godzin snu, tak, 5-6 godzin snu. Nie dużo. Ale to wystarcza. Kiedyś młodszy organizm wymagał większej ilości snu. Tutaj muszę się pochwalić łazienką, bo to jest, moja żona zaplanowała i bardzo mi się podoba ta łazienka. Jest nieduża, ale bardzo, bardzo przytulna. Bardzo przytulna i... No ten fotel robi wrażenie. Ale jest potrzebny. Bardzo wiele osób zwraca uwagę na to, ale w każdej łazience wszędzie mamy właśnie fotel i naprawdę się przydaje. Żona grała, córki grają i dwóch wnuków. Ja nigdy nie grałem i nie będę. Nie dotyka się. Nie dotykam. A może cokolwiek przecież. Mogę, tylko ścieram kurz, nic więcej nie robię. Ten dom został rozbudowany, schody również. Ja muszę powiedzieć, że choć jestem chirurgiem i synem inżyniera budowlanego, to nie miałem takiej wyobraźni, że ona wszystko zaplanowała, poodwracała bieg tych schodów i jest idealnie zrobione. Tu mamy taki, tu kiedyś był tarasik, ale jest taki pokój dla dzieci. Dzieci się tutaj bawią, a właściwie jest taki pokój do zabawy dla dzieci. Dla dzieci, tak. I dzisiaj oni tutaj klocki, Lego rozkładają, tak. Natomiast tutaj mamy pokój dla wnuków. Mam 5, także tutaj jest 5 miejsc do spania dla chłopaków, jak przyjeżdżają. Często przyjeżdżają do pana? No mówię, że teraz rzadziej. Kiedyś teraz zobaczymy, kiedyś... teraz może będą częściej przyjeżdżać. Na święta jest teraz różnie. A, no to tutaj się ładnie mieszczą. Piątka się mieści, bo tutaj jeszcze gdzieś tam się wyciąga, tak. Także tak to wygląda. Jan Paweł II widzę. Tak. Ostatnia sypialnia. Mały domek, ale bardzo poręczny, wystarczający, bardzo przytulny. Premierem będzie Mateusz Morawiecki, bo tak już zostało ustalone, zresztą sprawdził się. Mamy, no, wystarczy spojrzeć na wskaźniki, bo one są przecież miarodajne, są bezlitosne, prawda, dla opozycji. No bo naprawdę, no, przecież najniższe... A nie pęski pan za No, ja uwielbiam panią premier Beatę Szydło. No, fantastyczna premier, fantastycznie sobie radziła. Ale też dobrze sobie radzi pan Mateusz Morawiecki. Tak? Może tutaj przy stoliku usiądziemy. No, oj, pięknie się komirek rozpalił. Pytaliście się panowie, czy uda się, a to nam się udało fantastycznie. A prywatnie pan woli Beatę Szydło czy Mateusza Morawieckiego? Z kim pan tak bliżej? Bliżej? No szczerze mówiąc, to z panią premier Beatą Szydło, bo byliśmy zaprzyjaźnieni. Spotykaliśmy się od czasu do czasu. A jeśli chodzi o pana premiera Mateusza Morawieckiego, mam z nim świetne relacje, bardzo często również rozmawiamy, spotykamy się. Ale wiecie panowie, mamy tak dużo pracy w tej chwili i premier i ja, że nie ma takiego momentu, kiedy można byłoby się spotkać, wypić kawę i tak na luzie porozmawiać.
czy napić się jakiegoś wina, powiedzmy. A z prezesem Baczyńskim pan się spotyka jakoś? Prywatnie? Prywatnie, nie wiem. No kilkakrotnie się spotkałem z panem prezesem prywatnie. Jaki jest choć prezes, muszę powiedzieć, że ostatnio to była kampania wyborcza. No to się z nikim nie spotykaliśmy, no, trzeba było pracować. Ani z wnukami, ani z prezesem, ani z panią premier, ani z panem premierem, bo była kampania. Kto pije z mlekiem? Pan, tak? Ja. To proponuję. A pan czarną? Tak, czarną. Ta czarna, tak. Ja zaraz tutaj usiądę. Momencie, przyniosę tylko mleczko. Cukier? Ja dziękuję. Ja też dziękuję. To dobrze, bo się mówi, że cukier to jest jedna z trzech białych śmierci. A to był taki żart, wiecie panowie, no panowie się uśmiechają, ale nie znacie tego żartu, bo to było tak, że no jest sól, cukier i kiedyś była służba zdrowia, ale zmieniliśmy i już jest inaczej. Pali pan? Nie, ale paliłem. Aha, a kiedy pan rzucił? 14 lat. A w jakich okolicznościach? Przypadkowych. To znaczy? No próbowałem rzucić palenie kilkanaście razy, nawet bliżej 20. I muszę powiedzieć, że ciągle wracałem z taką kupioną nadzieją, że zapalę sobie jednego papieroska tak do kawy, prawda? Ale niestety wracało się. To tak jak z alkoholem. Jak ktoś jest alkoholikiem i wypije jeden kieliszek, to wraca do nałogu. Tak samo jest z paleniem. Ale czuję się zdecydowanie, no fantastycznie się czuję bez palenia. Wszystkich zachęcam, promuję zdrowy styl życia. Miałem kilka, w tej chwili to nie wiem, czy to jest możliwe, ale miałem kilka dyżurów pod rząd w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. No i miałem chyba z 4 albo z 5 tych dyżurów i zachorowałem. Miałem katar, no luty do kolan. Jak operowałem, to musiałem zakładać dosłownie 3 maski, tak żeby no, wszystko było ok, żeby nic nie dostało się do pola operacyjnego, więc nie mogłem palić. Leżałem, dzwonili, albo ja do kogoś dzwoniłem z życzeniami noworocznymi, pytali się, a co robisz? Ja mówię, no leżę w szpitalu, tak tylko była możliwość położenia się, to leżałem, ale to kończę. No i tak 3-4 poczułem się dobrze, sięgnąłem po papierosa, mówię, o nie, no 3 dni nie palę, nowy rok. A to spróbuję nie palić. No i od 2007 roku nie palę. I już nie sięgnę po papierosa. No nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Jesteśmy przy... Bo pan jest chirurgiem, prawda? Tak, ogólnym. Właśnie. Jak pan wspomina te czasy? Świetnie. To była moja pasja. Mieszkałem bardzo blisko szpitala. Od samego początku, od początku mojej tam pracy. I jako młody lekarz byłem wzywany, czy tam proszony do trzymania haków do operacji, a później już w miarę, prawda, nabywania umiejętności byłem wzywany do operacji. Właściwie nie było 2-3 nocy pod rząd przespanych. No, ciągle w szpitalu, pamięta od rana do wieczora. Najbardziej wstrząsającą historię z tego okresu? Oj, było takich wiele, to nie chciałbym. Wie pan, ja powiem o takiej jednej, a mianowicie pytają mnie się często dziennikarze, czy miałem przypadek zgonu na stole operacyjnym. To właśnie taki przypadek, kiedy z wypadku drogowego przywieziono kobietę i natychmiast izby przyjęć, widać było, że trzeba na stół operacyjny ją przenieść i operować. Bardzo rozległe urazy jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy i niestety zmarła. To było no, heroiczna praca i olbrzymi wysiłek, ale niestety zmarła. Na miejscu zginęła dwójka dzieci. No, ja po operacji, no, tej nieudanej, no, bo nie udało nam się uratować tej kobiety, młodej kobiety, poszedłem do jej męża, no i zobaczyłem, że też trzeba go operować. Miał pękniętą przeponę i przemieszczenie trzewi do klatki piersiowej. No też wymagało operacji. I on w pełni świadomy kładził się na tym samym stole, na którym przed chwilką zmarła jego żona, dwoje dzieci. No trzeba mieć stalowe nerwy, to naprawdę... Mam, bo tu trzeba działać, tu trzeba pracować, treba ratować życie ludzkie. To jest miejsce na współczucie, ale trzeba się zbierać do pracy. No, on przeżył i wszystko ok. Jedno dziecko przeżyło
Bo trójka dzieci w tym wypadku brała udział, dwoje zginęło na miejscu. Ona zginęła na, znaczy zmarła na stole operacyjnym, a on przeżył i jedno dziecko przeżyło. Ale są takie przypadki, kiedy no w takim szpitalu jak ten mój, no trzeba otworzyć brzuch, klatkę piersiową, czaszkę. I to wielokrotnie robiliśmy tam. A były takie sytuacje, kiedy z piątku na, czy z soboty na niedzielę, już nie pamiętam, przywieziono, ja jestem sam na dyżurze, i przywieziono czterech pacjentów nieprzytomnych z wypadku. Prawda? Jak sobie jak wtedy? No to wzywa się kolegów, wszyscy wtedy no, natychmiast przychodzą do pomocy. Ale od którego zacząć? Tak? A no to już, no, to, już to, to nie jest temat, to już są, pewne określone standardy postępowania i według takich standardów się postępuje. Co spowodowało w pana życiu, że pan zostawił pracę chirurga i pan wszedł w politykę na poważnie? Ale to nie było, wie pan, jakaś decyzja podejmowana w minutę, czy decyzja jakaś taka, kończę pracę zawodową, idę do... Ale czy miał pan dość na przykład pracy w szpitalu? Nie, czy... nie, ja tęsknię, do tej pory tęsknię do tej pracy. Wie pan, nie wiem, czy nie wrócę w jakimś przynajmniej zakresie. Jak się pan poznał z żoną? W praktyki wakacyjne mieliśmy i poznaliśmy się w szpitalu Grochowskim. Żona też poznaliśmy, jest pediatrą, też już nie pracuje w zawodzie. Mamy dwie córki, ale żadna nie jest lekarzem. Jedna jest farmaceutką, druga jest psychologiem. I my z żoną poznaliśmy się na praktykach takich wakacyjnych, pielęgniarskich po pierwszym roku studiów. Od razu zaiskrzyło, tak? Czy... Chyba tak. No, to na był pewno taki pierwszy poważny związek, czy pan miał wcześniej jakieś dziewczyny? No miałem jakieś dziewczyny. Żony... Ale nie na poważnie, rozumiem. Nie na poważnie. To był pierwszy poważny i tak. 40 lat jesteśmy ze sobą. W tym roku obchodziliśmy 40. rocznicę naszego ślubu. Jakieś kryzysy Także były? Znamy. Nie było kryzysów. Pewno, że były słabsze dni, lepsze dni. To czasami się pokłócimy. No to chyba tak jak jest w małżeństwach, w rodzinie, prawda? Nie ma takich rodzin, które idealnie, no wie pan, nie kłócą się. Chociaż zdarzają się zawsze jakieś pojedyncze przypadki, które tylko potwierdzają regułę. A żona jest na pana czasem zła, że pana tak nie ma często no, w domu? No często tak, no ma pan rację. No, jakie, robi pan wyrzuty jakieś? No tak, bo mało czasu jednak poświęcam dla rodziny, a powinno się więcej, to zdecydowanie tak. Ja mam kanapki, może jeszcze kanapki, poczęstuję panu. A jeśli pan ma? Mam, ja zrobiłem kanapki. Prawdę mówiąc, żona zrobiła. O, kanapki. Prawdę mówiąc, żona zrobiła. A, żona? Tak. Synka. No, różne, to zakupy ja robiłem, także to... Smacznego, proszę bardzo. Dziękuję. Jak to z tym Senatem, panie marszałku, będzie? Nie wiem. Będzie żeby... większość PiS-u w Senacie, czy będzie większość opozycji? Jak nie będzie teraz 12 listopada, to będzie później. Jestem przekonany, że będzie. Polityka jest żywa, no więc to się zmienia i tutaj też są możliwe zmiany. I my będziemy dążyli jako największy klub, 48-osobowy, do tego, żeby mieć większość. Jeśli nie uda nam się teraz, to będziemy dalej pracować nad tym, żeby mieć przyszłość. A jak będziesz pracować? Pracować ciężko. Pan rozmawia. Jasne, ale pan rozmawia z politykami opozycji, z senatorami, żeby ich nie, na swoją, ja nie, ja nie chcę, ja nie, przy... ja nie, dlatego że już raz, wie pan, znany jest ogólnie mój wypad do Kołobrzegu, prawda, kiedy rozmawiałem z radnym wojewódzkim i namawiałem go do przejścia do Prawa i Sprawiedliwości, zachęcałem go. Już byłem bliski sukcesu, muszę powiedzieć. No, nie udało mi się do końca, ale no, trudno. No, to, nie wiem, takie rozmowy są zupełnie naturalne. One toczyły się. Jeśli ktokolwiek mówi, że to jest... ktoś mówi, że to jest korupcja polityczna. No dobrze, no to Arłukowicz skorumpował się. No skorumpował się. Kluzie Krostkowska, pani minister, skorumpowała się. No kto jeszcze? No, no wiele nazwisk, prawda? No, tak Sikorski. Za nic nie przyjdą, no. Trzeba im coś zaoferować. Ale przede wszystkim... Nagle nie programu. Ale ja myślę, że tutaj właśnie chodzi przede wszystkim o program, wie pan, panie redaktorze. To nie jest tak, że ktoś przejdzie wbrew swoim poglądom, prawda? A wczoraj byli za Platformą, a dzisiaj nagle...
zapisem. To no ale, ale daje panu tych nazwisk bardzo wiele, w jedną i w drugą stronę. No tak, ale transfery, zazwyczaj jakieś stanowiska transfery, za tym szły, czy jakieś transfer, tam obietnice. Nie, w ubiegłej kadencji, dwóch senatorów z Platformy Obywatelskiej przeszło. Czy pan o tym słyszał? Przeszło do Tak, było. No, zostali ministrami albo gdzieś marszałkami, czy wicemarszałkami. Nie, ale miejsce na liście, no jakieś może inne, no, ale nie wszystko wiemy. Nie, no to też, no to, wie pan, no to oczywiście, że się rozmawia o przyszłości, czy będę na liście, czy na co mogę liczyć w przyszłości, współpracę, jak mogę wspierać dobrą zmianę, no tak się rozmawia, no. Ja nie będę mówił w tej chwili, jak się rozmawia, bo to jest kuchnia, nie będę mówił, jak się te kanapki robi. No normalnie, prawda, tnie się i smacznego. Może przyniosę talerzyki, prawda, tak by wypadało chyba. Dam panom talerzyki Duralexu, to z prezentu jeszcze ślubnego. Ślubny, okay. 40 lat mają. Ponad. Panie marszałku, kim jest dla pana Jarosław Kaczyński? No, jest mężem stanu, jest człowiekiem no, niezwykłym, takim, który poświęcił swoje całe życie dla Polski. Pracuje niezwykle intensywnie, bardzo jest pracowity, właściwie zaraża nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, tą pracowitością. No, głupio byłoby być w naszej partii leniem. To właściwie nie ma miejsca dla leni, bo każdy z nas widzi, jak intensywnie pracuje Jarosław Kaczyński. Wczoraj dzwoniłem do pani Basi i wiem, że ma w pewnej sprawie, ale wiem, że ma bardzo dużo osób zapisanych, chcących się dostać na rozmowę. Czy jest ktoś, panie marszałku, w Prawie i Sprawiedliwości, kogo pan nie darzy sympatią? Wie pan, nie widzę takiej osoby. Natomiast no, z jednymi mam lepsze relacje, jestem jakoś bliżej, dalej. Ja muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre z Markiem Suskim i z wszystkimi politykami z mojego okręgu wyborczego. Aha. I tu no, dzięki takiej dobrej współpracy mamy świetne wyniki. Z wyborów na wybory mamy większe zasoby i posłów, i senatorów, i radnych wojewódzkich, i radnych powiatowych, i wójtów, burmistrzów. O, piesek, dlaczego on jest na dworze? Tego nie wiem. Jak on wyszedł? No, ciekawe. Możemy go wpuścić. Tak? Jeśli panowie pozwolicie, to ja bym to zrobił, żeby nie zmarł, prawda? Za bardzo. A może zobaczył, że kominek jest rozpalony i przyszedł do kominka. Pan jeszcze wspominał o Ewie Kopacz, prawda? Tak. No współpracowałem. Ja byłem dyrektorem. Ja byłem. Nie, ale znaliśmy się dobrze. Można powiedzieć, kolegowaliśmy się. O tak. Teraz jakby, chociaż pani Ewa Kopacz kiedyś przedstawiła mnie Donaldowi Tuskowi jako byłego przyjaciela, ale myślę, że za daleko się posunęła. Przyjaciółmi nigdy nie byliśmy, ale bardzo dobrze ze sobą współpracowaliśmy. To fakt. Tak, na papierosa tak to było. Razem chodziliście? Tak. A dzisiaj jak te relacje, z Ewą Kopacz? Nie mamy żadnych. Nie mamy żadnych. Ja muszę powiedzieć, wie pan, panie redaktorze, że napisałem jedne życzenia do pani minister, później pani marszałek, pani premier, drugie życzenia, trzecie życzenia, takie świąteczne. Nie dostawałem żadnych i chyba przestałem już nawet pisać. Po prostu no, ja jej też pogratulowałem, jak została ministrem zdrowia i tak to jakoś wyciszyły się nasze relacje. Ja muszę powiedzieć jeszcze tak o jednym, a mianowicie w Nowym Mieście nad Pilicą miało powstać miasteczko filmowe. Nie wiem, czy panowie wiecie, czy przypominacie sobie. To była inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego z Polskim Instytutem Filmowym. Tam miało powstać miasteczko filmowe. Zmieniła się w 2007 roku władza i to miasteczko filmowe, widać było, że wśród polityków Platformy Obywatelskiej nie cieszy się dużym powodzeniem. Ja poszedłem do pani Ewy Kopacz, pani minister wtedy, no z prośbą, żeby to miasteczko jednak tam było, bo już zostały tam pewne prace rozpoczęte i żałowałem, że no bardzo źle się stało, że no nie doszło do zrealizowania tego pomysłu.
Ja poszedłem do pani wykopacz i Ewa powiedziała, że tak, zajmę się tym absolutnie, oczywiście tak, to jest inicjatywa nasza, wspólna. I ja za jakiś miesiąc albo półtora poszedłem ponownie do pani minister, no i zapytałem się: Ewa, jak z tym miasteczkiem filmowym? A on mówi: zapomniałam. No więc i tak się chyba wtedy nasze relacje takie bliższe skończyły. Zapytam pana jeszcze, czym jest dla pana miłość? Takie górnolotne pytanie. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Czekam na żonę i od razu kojarzę sobie z żoną. No, tak, pierwsze skojarzenie to z żoną. Miłość to jest takie oddanie, takie wzajemne oddanie sobie. I takie głębokie zaufanie. Troska o drugiego człowieka. Pieski nie zjedzą kanapek? Nie. Właśnie widać, że nie. A tak się kręcą, proszę pana, ale nie. Proszę pana, moje psy, przy mojej żonie te psy nigdy nie były głodne, nie są głodne i nie będą głodne, bo dostają za dużo jedzenia i ja z żoną trochę walczę, bo... Że, ale biega. No biega, no ale jedzą za dużo moim zdaniem. Ten mały waży 17 kilo, bo byliśmy teraz u weterynarza i ważyliśmy go, także waży dużo za dużo. 17 kg, a ważył kilka lat temu ważył 11, a jak braliśmy go ze schroniska, to ważył pewno z 8 albo 7. No to podwoił swoją wagę u nas. Tak. Jaki pan lubi alkohol? Wina nie, bo już wiemy, że... Najbardziej. Nie, wypiję trochę wina, ale jakoś nie przepadam. W ogóle muszę powiedzieć, że kiedyś chętniej piłem. Teraz... Z upływem lat tak alkohol nie ciągnie zupełnie. No ale piwko? A często, wie pan, lubię piwo, ale piję, wie pan, ile razy w roku? Raz, dwa razy w roku. A jakieś nalewki? Nalewki? Nie lubię nalewek. Whisky? Nie przepadam. Whisky lubię. Whisky lubię. Ale tak żartobliwie odpowiadam na tak postawione pytanie, to mówię, że swoje już wypiłem jako chirurg, jako polityk nie piję i rzadko piję. Upił pan się raz w życiu kiedyś? Tak. Nie raz. No kilka razy, może kilkanaście. Ale ostatnio nie pamiętam kiedy. Wie pan, myślę, że nie pamiętam. To już tak, żebym wypił większą ilość alkoholu, raczej. Ale coś pan narobił wstydu, jak pan za dużo wypił? Nie. Aż tak ostro nie było, nie, tak? Nie. Wszystko zawsze było z umiarem w jakimś tam, prawda, w jakichś barierach takich. W ramach takich przyzwoitości wszystko. No parę takich kółek się zrobi, to już jest spadek. To jest 300 metrów, czy ponad 300, no 300 ileś. 5 kółek, 1,5 kilometra. No tak, to prawda. Ponad, nie będę musiał księdza namawiać, żeby koniecznie ten dach zmienił, bo nie wygląda. Mój dom wygląda ładniej, prawda, no niż tak, kościół. Uwielbiamy z żoną w ogóle tutaj pracować. No, mamy mało czasu i rzadko nam się zdarza tutaj podejmowanie pracy. Ale w piłkę jak znalazł, prawda? No graliśmy, ale teraz jednak gram. Tu mieliśmy bramki i graliśmy. Ale bardziej profesjonalnie w tej chwili już traktuję. Na Orliku gramy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.